Cześć kochane nutki, dzisiaj do Was przychodzę tak szybciutko z filmem Unboxing. I to był nieplanowany film, zupełnie dla mnie też był nieplanowany w mojej liście filmów, ale nagrywam go dlatego, że otrzymałam prezent niespodziankę od męża. No, było to dla mnie zaskoczenie, niespodzianka, więc robię z Wami unboxing. Słyszycie w tle Leonka, oczywiście, zaczynamy nagrywać, zaczynamy szczekać. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Tak, Leonku, tak. Dyson Airwrap Complete. Ja dość długo czaiłam się, na to zastanawiałam się, kupić czy nie kupić. No i w końcu mój mąż postanowił zadecydować za mnie. Ja już pozwoliłam sobie, słuchajcie dziewczyny, z tego pudełka odpakować, wyciągnąć, żeby było szybciej, bo mamy to w takim kuferku. I jeszcze słowem wstępu powiem tak, że zastanawiałam się, czy nagrywać ten film, czy nie, ale pomyślałam sobie, że być może któraś z Was chciałaby zobaczyć, co właśnie mieści się w środku, jakie szczotki mamy, więc postanowiłam nagrać taki szybciutki unboxing z Wami, otworzyć. Ja mniej więcej oczywiście wiem, co jest w środku, ponieważ już, tak jak wspomniałam, czaiłam się troszeczkę jakiś czas. Myślałam po prostu o tym, czy kupić, czy nie, czy jest to mi faktycznie potrzebne, czy będzie mi to służyć na co dzień. No i mąż zdecydował się za mnie, praktycznie zdecydował i po prostu dostałam to jako niespodziewany prezent. Także bardzo fajnie, bardzo miło. I ja już mniej więcej wiem, co jest w środku, bo oczywiście na opakowaniu też mamy wymienione części, które mamy. Ja powiem Wam, że nie oglądając, nie wiedziałam, na który zestaw się zdecydować, bo wydaje mi się, że są dwa zestawy. Jest ten Dyson Airwrap Complete, który ja teraz w tej chwili posiadam. I jest jeszcze ta wersja, ona jest na pewno troszeczkę tańsza, ponieważ ma mniej tych szczotek. I to wtedy nie jest Complete, tylko wiecie co, w tej chwili Wam nie powiem nazwy, ale myślę, że jakby ktoś potrzebował, to na stronie sobie po prostu znajdziecie w internecie wszystkie informacje. Wydaje mi się, że są dwa takie zestawy właśnie. Ja mam ten Complete, czyli tą bardziej rozszerzoną wersję z tymi wszystkimi nakładkami. A tam bodajże są o dwie te nakładki, słuchajcie, dwie te nakładki mniej. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić, więc tak jak mówię, możecie sobie te wszystkie kompletne informacje sprawdzić oczywiście na stronie. I tak, właśnie ja też oglądając też się zastanawiałam, czy wziąć ten Dyson Airwrap Complete, czyli tą pełną wersję tych wszystkich nakładek, czy wziąć tą mniejszą właśnie, bo w sumie wydaje mi się, że ta mniejsza też spokojnie może fajnie posłużyć, bo tam też bodajże jest szczotka, także też jest bardzo fajny zestaw, ale tak, mąż decydował za mnie, kupił mi tą troszkę bogatszą wersję, także bardzo się cieszę, że zdecydował za mnie, czasem fajnie jak mężczyzna zadecyduje za nas i się wtedy nie musimy zastanawiać. Dobra dziewczyny, przejdźmy do unboxingu. Ja wyciągłam tutaj z kartona i teraz tak, mamy tutaj piękny taki kuferek, bardzo fajny i powiem Wam tak, na to, co ten zestaw posiada, czyli ilość tych nakładek i tego wszystkiego, to stosunkowo jest to bardzo lekki kuferek, także bardzo fajnie, myślę, się sprawdzi też w podróży, jak jedziemy oczywiście autem. Bo nie wiem jak Wy, ale ja jadąc autem po prostu potrzebuję wszystko, zawsze mi się wszystko przyda, oczywiście połowa rzeczy nie jest używana na wakacjach, ale, no, ale jak to my kobiety, potrzebujemy wszystko zabrać na wakacje, nie wiadomo jaką ilość sukienek, butów, kosmetyków, z czego połowy i tak nie używamy. Słuchajcie, zrobię sobie tylko szybciutki łyk kawy. Szybki łyk kawy i zaczynamy. Dobra, otwieram tutaj ten kuferek, słuchajcie. Dam tu tak z boku. Mam nadzieję, że tu będziecie widzieć, ale też Wam oczywiście pokażę. Mamy tutaj, słuchajcie dziewczyny, taką do góry po prostu nakładkę. Tu jest, słuchajcie, taki papier ochronny, także tego nie potrzebujemy. I w środku kuferek prezentuje się tak, bardzo ładnie jest to wszystko poukładane, wszystko ma swoje miejsce, więc myślę, że to jest bardzo fajna sprawa do przechowywania, czy w łazience, czy w toalece, czy nawet na toalece, bo bardzo ładny jest ten kuferek.
No i nic się nam nie kurzy, wszystko mamy w jednym miejscu, wtedy kiedy potrzebujemy, nie ma szukania niezbędnego. No i tak jak mówię, w czasie podróży myślę, że też bardzo fajnie się ten kuferek sprawdzi. Oczywiście, jeżeli jedziemy autem, mówię dziewczyny, bo zaraz ktoś mnie poprawi, że ciężko wziąć do samolotu. Można wziąć do samolotu, uwierzcie mi, że można wszystko wziąć do samolotu. Na pewno jest to trudniej, ale autem na pewno jest to bardzo wygodne, jeśli ktoś ma ochotę po prostu ze sobą to zabrać. Dobrze dziewczyny, zaczynamy, bo ja tu o wszystkim i o niczym. I może tak, ja naprawdę robię z Wami unboxing. Tutaj mamy, słuchajcie, taką podkładkę, w środku jest welur, aksamit. Tu mamy jeszcze zabezpieczone oczywiście wszystkimi papierami, wszystkie kartony, więc pozwólcie, że ja sobie to zdejmę z Wami. I przepraszam za szelest, ale jak unboxing, to unboxing. Wiecie co, ja ten karton może sobie tutaj... A nie, wyciągnę tak, dobra. Dobra, tu odkładam na bok. I teraz tak, dziewczynki. Mamy karton. Mamy długi kabel, bardzo długi kabel jest, także bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście ja mam wejście angielskie, ale oczywiście to nie ma problemu. W Polsce macie polskie, oczywiście wejście to jest logiczne, ale mamy też przecież te do kontaktu, do ładowania różne, na różne kable, na różną tą, także to nie ma problemu, żeby... Nie wiem, jak to się nazywa, przedłużka, którą możemy po prostu włączyć, czy angielskie, wejściówka, którą możemy włączyć, czy angielskie, czy ten, przejściówka, także z tym nie ma problemu, żeby nawet w Polsce użyć, po prostu wystarczy ta przejściówka do kontaktu i możemy używać. Powiem Wam tak, że bardzo jest lekka. Bardzo lekkie jest to urządzenie. Kabel jest obracający, więc bardzo fajnie. Długi, więc też bardzo fajnie. To właśnie mi odpowiada, że on jest taki naprawdę długi. I wiecie co, ja nie wiem, nie jestem pewna, czy są inne kolory, czy z tego modelu, ja przypomnę Wam, że mam Dyson Airwrap Complete i nie jestem pewna, czy jest tylko ta fuksja, czy jeszcze są inne kolory. W każdym razie ja mam fuksję, więc bardzo fajnie. I powiem Wam, że naprawdę, to jest tak leciutkie, bardzo lekkie. Myślę, że kiedyś może sobie razem zrobimy jakiś tutorial, jeśli będziecie mieli ochotę oczywiście, czy prostowanie, bo mamy tu tak. Właśnie, mamy tu dwie szczotki, dwie nakładki do prostowania włosów, czyli to jest suszenie razem z prostowaniem, z wygładzeniem, więc jestem bardzo ciekawa tego, bo ja bardzo często używam prostownicy i jestem bardzo ciekawa właśnie, czy to da taki sam efekt wygładzających włosów jak po prostowaniu, czy będą się puszyć. Zobaczymy, są dwie nakładki. I powiem Wam szczerze, że ta jest z cięższymi z tymi szczotkami, a to jest troszeczkę grubsze ma te szczotki, więc to jest to. Mamy tutaj szczotkę jeszcze nakręcającą, czyli podnoszącą u nasady, gdzie możemy wyciągnąć te włosy. I bardzo fajne w tym urządzeniu, właśnie dlatego się nad tym zastanawiałam, słuchajcie, bo bardzo fajne jest to, że... Mając te nakładki, możemy sobie jednocześnie właśnie suszyć włosy i od razu modelować, od razu wyciągnąć czy na szczotkę, czy je troszkę właśnie sobie wyprostować, że nie musimy, wiecie, tak jak kiedyś, była w jednej ręce suszarka, w drugiej tą szczotkę się naciągało i po prostu się suszyło, tylko możemy za jednym razem po prostu sobie suszyć i mamy, w sumie możemy użyć tylko jednej ręki tak naprawdę, więc myślę, że to jest bardzo fajne i wygodne i szybsze o wiele. I teraz tak, mamy dwie takie nakładki na mniejsze loki, na mniejszy skręt i tutaj mamy, słuchajcie, strzałeczki, czy to widzicie? Strzałki w jedną i strzałki w drugą stronę, czyli mogą być loki do wewnątrz i mogą być loki na zewnątrz. To są dwie nakładki, które są mniejsze i teraz mamy dwie nakładki w środku, które są troszkę większe, czyli na grubszy skręt, na grubsze loki. Ja Wam tu pokażę.
To jest ta grubsza nakładka i to jest ta cieńsza. I właśnie mamy po dwie cienkie, dwie grube, więc to mamy to. No i mamy końcówkę po prostu do suszenia, jako po prostu suszarka. Mamy to w środku w zestawie. Czy my coś tu jeszcze mamy? Karteczkę z informacją, z gwarancją. Tak, i jeszcze mamy takie malutkie pudełeczko. Aha, dobrze. Po prostu do czyszczenia. To jest nakładka do czyszczenia tych, tak myślę, że to do tych szczotek jest. Myślę, że to jest po prostu nakładka do czyszczenia tych szczotek, ale tak mi się wydaje, jeszcze muszę oczywiście przeczytać dokładnie w instrukcji, ale po prostu mamy jeszcze taką nakładkę, która jest czyszcząca. Więc tak, dziewczyny, ogólnie mamy tutaj 7 tych różnych nakładek, plus oczywiście te pudełko, które możemy przechowywać. I tutaj mamy, proszę, tak jak mówiłam, właśnie te szczotki mamy do wygładzania, czyli jest suszenie od razu z wygładzanie, loki, no i oczywiście wyciąganie na szczotki, czyli pewnie podnoszenie też u nasady. Dobrze, dziewczyny, to by był taki króciutki filmik na dzisiaj. Po prostu pokażę Wam jeszcze raz te pudełeczko, bo jest śliczne. Bardzo fajne, bardzo fajnie wykonane, z takiej skórki. Myślę, że to jest skóra podobna, chociaż nie mam pewności. Może to jest prawdziwa skóra, ale bardzo taka mięciutka. Dobrze, dziewczyny, ja Wam dzisiaj zrobiłam z Wami unboxing. Mam nadzieję, że taki krótki filmik Wam się spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie ten kanał. Będę wiedziała, że może częściej z Wami robić różne unboxingi. Zaglądajcie do mnie na Instagrama, serdecznie Was zapraszam. No i co? Jeżeli będziecie miały ochotę, to może sobie w przyszłości zrobimy, może dzisiaj był unboxing, a może sobie zrobimy po prostu jakiś tutorial, czyli będziemy kręcić, lokować, prostować, no zobaczymy, na co będziecie mieli ochotę. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy.